Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejsza lekcja będzie taka krótka. Powiemy sobie o rokoszu Zebrzydowskiego i trochę jaki charakter miały rządy Władysława IV Wazy. Więc Zygmunt III Waza, tak jak zresztą każdy król polski, w zasadzie próbował jakoś umocnić władzę królewską, która była stopniowo coraz bardziej ograniczona, no ale nie umiał on sobie zyskać wśród szlachty sympatii. To, co odrzucało innych szlachciców, to przede wszystkim była jego nieufność wobec samej szlachty, no ale także jego cudzoziemski ubiór i taka nadmierna, ostentacyjna religijność, to promowanie wszędzie katolicyzmu, tak jak sobie mówiliśmy, był katolickim takim fanatykiem. No i jednym z jego najgorszych pomysłów była próba odstąpienia polskiego tronu Habsburgom, a w zamian za to odzyskanie korony Szwecji. Gdy te tajne rokowania wyszły na jaw, wybuchł konflikt między Janem Zamoyskim, który był bardzo popierany przez szlachtę, no a właśnie królem Zygmuntem III Wazą. Nie mógł on także liczyć wtedy na przychylność w sprawie wprowadzenia stałych podatków, bo miał taki pomysł, które byłyby niezależne od woli Sejmu, no i umożliwiały stworzenie silnego, stałego wojska, co było w przypadku Rzeczypospolitej byłoby bardzo przydatne. To miało miejsce w innych państwach, ale także w innych państwach pozwoliło to wprowadzić wtedy władzę absolutną. No i szlachta się tego oczywiście obawiała. Król nie chciał współpracować z Zamoyskim i popierającą go szlachtą. Próbował się opierać na tak zwanej nowej, magnaterii, a nowa magnateria to była taka formująca się klasa, która pojawiała się głównie na wschodzie państwa, która miała stale powiększane majątki, skoncentrowane raczej w jednym rejonie, tworzyły one takie całe latyfundia, były one takimi małymi, niezależnymi państewkami, często z własnymi urzędami, z własnym nawet jakimś prawem. Dwory za to stanowiły miejsca pracy i źródło utrzymania nie tylko oczywiście w jakiś sposób tych, znaczy nie, no dwory nie chłopów, ale dwory stanowiły źródło utrzymania szlachty, tak zwanej klienteli, która jednocześnie sprawnie wykonywała wszystkie ich polecenia polityczne, zawsze byli do dyspozycji tych magnatów. Te najsilniejsze rody magnackie były w stanie nawet prowadzić swoją małą, niezależną, nawet niezależną politykę de facto. No i skupiały w swoich rękach potężną władzę. Tak naprawdę to one rządziły Polską, a nie Sejm i Król. Tak naprawdę te właśnie umowy i tutaj ich kumoterstwo. Rządy takie nawet byśmy mogli nazywać wtedy Rzeczypospolitej rządami oligarchii, jeśli chodzi o tą nową magnaterię. No ale im właśnie król się bardziej w ich kierunku się skłaniał, oddawał im w dzierżawę nowe królewszczyzny, coraz więcej ziemi królewskiej. Władcę także popierało duchowieństwo katolickie na czele z Piotrem Skargą. Dlatego zapiszmy sobie może Piotr Skarga. Jezuita, bardzo płomienne, miał płomienne kazania, żył w latach 1536-1612. No, to były osoby związane właśnie z królem. Król dążył do wyeliminowania wszelkich innowierców z jego otoczenia, z życia publicznego. Oczywiście przez innowierców mamy na myśli osoby innego wyznania niż katolicyzm. No i zwolenników króla nazywano regalistami, czyli piszemy sobie regaliści. Galiści. No i walki te między stronnictwami rozpoczęły się podczas obrad Sejmu w 1605 roku. No i wówczas przeciw królowi wystąpili działacze stronnictwa egzekucyjnego, m.in. Jan Zamoyski, Mikołaj Zebrzydowski i Stanisław Żółkiewski. No i byli oni popierani także przez obóz protestantów i prawosławnych. Do otwartego konfliktu doszło zaraz po śmierci Jana Zamoyskiego. W 1605 roku Izba Poselska wtedy odrzuciła program reform królewskich. No a w odpowiedzi Zygmunt III zablokował ustawy wykonawcze do Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, jak pamiętamy, która gwarantowała Rzeczypospolitej tolerancję religijną. No i wtedy w 1606 roku w Sandomierzu, w Sandomierzu zawiązano rokosz Zebrzydowskiego. Rokosz Zebrzydowskiego.
1906 rok. Hasło, pod jakim powstał Rokosz, to była obrona wolności i praw Rzeczypospolitej. No a także niektórzy uczestniczy chcieli detronizacji króla, nawet podpisali taką deklarację, można ją sobie znaleźć w internecie, o detronizacji naszego króla. Po stronie Rokosza opowiedzieli się także magnaci, którzy bali się wzmocnienia władzy króla w państwie, no co z kolei mogło zagrozić oczywiście ich interesom i pozycji, bo zawsze o to im chodziło. No i doszło do sojuszu szlachty średniej, zwolenników dawnego ruchu egzekucyjnego właśnie z grupą magnatów, którzy formalnie właśnie głosili obronę oczywiście demokracji szlacheckiej, tej złotej szlacheckiej wolności. Ostatecznie siły Rokoszan starły się z wojskami królewskimi w 1607 roku pod Guzowem. 1607 Guzowo. Dostali tam guza. Dobra. Zwycięstwo odniósł król, ale nie była to taka bitwa krwawa. Ciosy zadawano, starano się zadawać tak, żeby przeciwnika nie zabić. No, w dodatku część wojsk króla zaledwie obserwowała tylko zmagania wojskowe na polu bitwy. Dlatego też zwycięstwo nie było jakimś wielkim triumfem i Zygmunt III nie mógł go wykorzystać, żeby wprowadzić to, co chciał, i musiał wprowadzić rozwiązania, które były po prostu czystym kompromisem. Zachował on oczywiście władzę, ale przyrzekł nie przeprowadzać reform. Wybaczył też oczywiście swoim buntownikom, no gdyby im nie wybaczył, to byłoby cienko z jego dalszą władzą. Stracił autorytet wśród szlachty, zrezygnował z dalszych reform i w zasadzie był takim trochę pionkiem. A sam jego konflikt między szlachtą, czyli z całym Sejmem, nie wyróżył nic dobrego, jeśli chodzi o przyszłą politykę Polski. Następnie mamy następcę Władysława oczywiście IV. Władysław IV był znacznie się różnił od swojego ojca. Ojciec był raczej właśnie taki dziwny, nielubiany, a on już wychowany całkowicie wśród Polaków sprawnie się czuł w tym towarzystwie polskim, był bardzo towarzyski, nosił oczywiście polskie stroje, nie tak jak jego ojciec, lubił się bawić i zjednywać sobie ludzi, był w tym dobry. No i okazał się także dobrym dowódcą wojskowym. Kiedy w 1632 roku szlachta miała wybierać nowego władcę, nie było problemu, żeby wybrać Władysława IV Wazę. To znaczyło, że Władysław miał ze sobą, że tak można powiedzieć, duże plecy. Także szlachta miała jakieś tendencje, żeby patrzeć jednak na następców tronu systematycznie, żeby byli z jednego rodu, gdyż zauważmy, mamy Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, cały czas mamy ród Wazów. Władysław IV okazał się także być władcą tolerancyjnym w przeciwieństwie do ojca. Otaczał się osobami o różnym wyznaniu. Zalegalizował też ponownie wcześniej zdelegalizowane prawosławie. Dążył także do rozszerzenia władzy królewskiej, jednak czynił to zupełnie inaczej niż ojciec, raczej na zasadzie zjednywania sobie głosów szlachty, żeby wprowadzić odpowiednie reformy, a nie wprowadzania jakichś zmian całkowicie ustrojowych. Dzięki temu zazwyczaj osiągiwał to, co chciał. Dopiero pod koniec życia trochę doszło do zgrzytu między nim a szlachtą. Był już wtedy trochę chory, co trochę niszczyło jego zdolności intelektualne. Zaplanował wtedy tą wielką wojnę z Turcją, o której sobie mówiliśmy w 1846 roku. Sejm zablokował te plany Władysława IV. To było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. To taka krótka lekcja. No i zapraszam do kolejnej, na której sobie powiemy trochę o jak wyglądał stan Polski w XVII wieku, jeśli chodzi o państwowość. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.